słuchacie. Ostatni raz zapraszamy Was na, podczas tej transmisji ostatni raz zapraszamy Was na festiwal Sztos, który odbędzie się w Kings Casino Rozwadów w dniach 15-20 grudnia tego roku. Zapraszamy na stronę internetową sztos.net i śledzenie naszych social mediów, dzięki którym będziecie wiedzieli, kiedy wystartuje proces rezerwacji i będziecie mieli na samym początku dostęp do najlepszych ofert i najlepszych cen, dzięki czemu będziecie mogli sobie zaplanować odpowiednio wcześnie przyjazd do Rozwadowa. I serdecznie Was na ten festiwal zapraszamy. A tutaj jesteśmy świadkami ostatniego zdania, które na pewno też będzie ciekawe, ale no, tak jak wspominaliśmy, transmisja na pewno będzie też zachęcać znajomych do obejrzenia jej z odtworzenia, bo takiej jest akcji rewelacyjna. Się nie widuje. Ja opisałem jako tytuł Cash Game 100-200, tutaj duży blind, czyli ostatni blind, ostatni straddle wynosił 6400, więc to są jakieś potężne, olbrzymie pieniądze. Do tego akcja dynamiczna, bez przedłużania, bez tej całej, jakby nie wiem, często niepotrzebnej gry hollywoodzkiej, że tak powiem, niektórych graczy. Wydaje mi się, że to było wszystko luks, ale mam nadzieję, że Wam też się podobało. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Będzie nam niezmiernie miło, im więcej tych, bo my to robimy nie dla pieniędzy, robimy to po prostu po to, żeby ten poker w Polsce był promowany. I co tu się dzieje? Ostatnie rozdanie i Pablo z Leonem leonują się. To chyba Leon trochę na ucho mówi, więc to możliwe, że się leonują. Leon król 6-5-4. Radosna rączka. A nie, tu jeszcze, bo czekaj, bo tu realizator nie pokazał właśnie. Ja myślałem, że tu już tylko dwóch zostało, ale tutaj jeszcze w rozdaniu jest Kubański. Tam napisał, że podbił jakąś dziwną kwotę. Leon był na 1600 albo na 800, chyba na 800 stradlu. I to był jedyny stradl. Chociaż pula już pokazana jest 20 tysięcy. 29, tak? Ile to jest? Realizator już teraz myślał, że to już chyba myślał, że ostatnie miało być już może. Tak. Bo pewnie przed chwileczką u nas otworzyły się drzwi i ktoś do nas przyszedł. Nawet ja nie zdążyłem zobaczyć, kto to jest, ale prawdopodobnie to ten realizator szedł zakończyć transmisję. Tak, a tu trzeba liczyć żetony jeszcze. Tak. I mamy flop, no jeżeli Kobański... On pokazuje rejs do 2900. No to nie, to na pewno to jest źle. To jest na pewno źle. 18300 to nie jest ta pula. Nie wiem, o co tu chodzi. Ja nie wiem, czy ten flop był prawdziwy, bo jak był, to... Właśnie nie wiem. I tu Dede miał przed chwilą... Król. Tak, Kobański miał króle jakieś mocne, ale on miał fulla bodajże już slopa. Okej, jest 29 tysięcy, nadrobił to. No na pewno był realizator. Tak. Przed chwilą się drzwi otworzyły, on zszedł na dół, myślę, że to już... O, właśnie, czyli jednak flop jest taki jak... Oj, Leon trafia flopa, król 4 i Kobański tego nie zrzuci na pewno. I ciekawe, czy trafi jednego ze swoich autów. Wiadomo, że Pablo też już jest na olinie jakby automatycznym prawie. 9600, więc pula 111600 i... ma 19%, więc jak na te układy nie tak mało jednak. Wiesz, bo ma wolne, wszystkie karty są wolne, dama 10-8. Więc ma tych autów trochę, 9. Ale tu w ogóle Kobański ma niewiele więcej niż Pablo. A nie, ja mówię o Kobańskim. A no ja też mówię, że Pablo ma nawet dużo jak na swój układ w tym momencie. A, Kobański sprawdził Pabla 9600, a ile on do 60 tysięcy proponuje? Proszę Państwa, pula ostatnia, 222 tysiące. Na flopie. Na flopie. I Kobański może oddać cały profit, jeśli przegra to rozdanie w ostatnim rozdaniu. Chłopak, facet z 10 tysięcy zrobił prawie 400 i może to teraz wszystko przegrać. I nie ma. Leon poprawił swój układ do wyższego Leon pula. Zagra teraz all-in. I co zrobi Kobański? Musi zrzucić to. Nie, Leon zagrał, zrobił zniżkę. I to taką chyba dużą zniżkę. 120 tysięcy, czyli 80 tysięcy mniej, 100 tysięcy mniej niż mógł. 115 tysięcy. Czyli połowiczną zniżkę zrobił. Myślę, że Pablo nie czuje się komfortowo ze swoimi jasami. Nie, w ostatnim rozdaniu, ja już o Pablo nawet nie mówię, ja mówię o Kobańskim.
on w ostatnim rozdaniu może oddać wszystko, co ma. I nie zapowiada się, jakby chciał bardzo mocno spasować. Jeszcze zobaczy. Zobaczy River. Ta promocja musiała go zachęcić. Tak. I pytanie, czy Kopański wykorzysta 452 tysiące w puli na Ternie. Dama, dziesiątka, ósemka. Ponad 2 miliony złotych już. Czyli po to jeszcze full dla Leona. Poprawił się. Wszystkie dwie karty mu spadły na ten. On tego nie może sprawdzić, Kobański. Za dużo go układów bije. Jeszcze piątka, także nawet tutaj... Wszystko go bije. Flash, street, czwórki, szóstki, piątki, król 4, król 6, król 5. Jak on to sprawdzi, to... Ale myślę, że... Nie sprawdzi. Nie mógł być pewny tego, że zaczynając od 10 tysięcy będzie miał w ostatnim rozdaniu pulę. On ma 143 tysiące w staku i jeżeli to sprawdzi, to pula będzie 750 tysięcy euro. A już jest 600 tysięcy. Już jest 600 tysięcy euro. 3 miliony złotych na zakończenie. Kto by się tego spodziewał? Tak, tutaj widzę, że komentarze też... Hitchcock. Cieszymy się, że zostaliście z nami do końca. Tutaj jeszcze Jakub Michalski nam dziękował. My też dziękujemy, że jesteście do końca, a tymczasem... Akcja jest tak dynamiczna, że ja wam powiem szczerze, że Wojtek nadzoruje teraz czat. Ja tam nawet nie spoglądam, bo... Tak, ale leonują się, spodobało się stwierdzenie, że się leonują. Ale to jest... Tutaj zobaczymy, czy Kobański się zleonuje i czy to skoluje. Ale no, nie wiem, co musiałby ja do nie tego sądzę, skłonić. Żeby on zabierze do domu 143 tysiące albo na drugi stolik i będzie szukał dalej swojej szansy. Co on tu bije tak naprawdę? On tu nic nie bije. Co on bije? Król walet? Właśnie powiedzieć król walet, ale no to jest tak ciężko tutaj mieć król walet i nie mieć czegoś innego jeszcze. I no i Leon też... Ale może też myśleć ostatnie rozdanie telewizyjne, może sprawdzę. To wiadomo, że pewnie myśli sobie, że byłoby mu głupio zobaczyć to. 600 tysięcy euro w puli. 600 tysięcy euro to jest prawie 3 miliony złotych. Do sprawdzenia 143 tysiące euro. Jak on... Oj. Nie. Jak nawet przez przypadek spadnie, to jest gentleman agreement. To ale, nic. Ale może chciał tak właśnie. Ale się zapyta go dealer, czy chciałeś tak, czy nie. To on tak nie jest. Jeżeli nawet mu przez przypadek spadnie żeton, to on powie, nie chciałem sprawdzić, jeszcze się zastanawiam i to zostanie uznane. Myślę, że jakby coś miało go zachęcić do tego sprawdzenia, to chyba ten stolik telewizyjny. Bo na zwykłym by wiedział, że nikt nie zobaczy tego, a jak on by wrócił do domu i zobaczył, że był z przodu na przykład, to pula 750 tysięcy euro. Sfolduje, ja widzę, że on to sfolduje. Miesiąc. To nie ma możliwości tego sprawdzenia. O Jezu, jak on by to sprawdził, to ja nie wiem. No bije król walet. To jakieś... Jest potężna ilość układów, która go bije. Transmisja jest trochę dłuższa. Ma trudno decyzję, znaczy moim zdaniem już ma łatwo decyzję, no ale to też wiadomo, ja nie gram tam, to tylko dla mnie stąd, z tej budki komentatorów jest łatwo powiedzieć, ale tyle pieniędzy. A na pewno Leo się czuje komfortowo, bo ma... No tak. Układ, który Nadsów. Nie może być... Jeszcze wszystkie karty, które spadły, były pod niego. €600 tysięcy w puli. Do sprawdzenia 143. Jeżeli on by to sprawdził, to Leon wygra pulę prawie 750 tysięcy euro. Wydaje się, że on już podjął decyzję, zrzuci i pokaże tego króla. A nie? A już pokazał tutaj sąsiadowi. Nawet nie mogę teraz chyba stwierdzić, kto jest tym sąsiadem. Nie kojarzę tej... Aha, to nie jest jego all-in. Nie, on 43, jest... 42 ma z tyłu jeszcze. Kto? Kobański. Gdyby sprawdził, to zostaje mu 42. Aha. Więc wyszedłby z profitem jeszcze. Cały czas. Ale zamiast 300 tysięcy byłoby już... 800. Tak, gdyby ten... A jak spasuje, to dalej zostaje mu 175 tysięcy profitu. Jak gra z dychy? Dych albo 15. Jeszcze zrobiła się dramaturgia na koniec. Piszcie na czacie, czy sprawdzi, czy nie. Co waszym zdaniem powinien zrobić? No komentarz, że kto ma tu blefować jak nie Leon, no to jest też, myślę, że... Tak. I on dlatego prawdopodobnie myśli. Ostatnie zdanie, stolik telewizyjny, pula 600 tysięcy już, więc naprawdę nie wiem, czy dałoby się lepszą mieć wisienkę na to, czy w czasie tej transmisji. Patrz, on odlicza tą kwotę. Może faktycznie liczy, ile mu zostanie po tym.
jak to będzie wyglądało u niego. No niechże ktoś z was napisze na czacie, co uważacie. Co tu się od Janie Pawła? Soft kręcony pod Leona. Wszystko jest... Wszystko tutaj jest tak, jak powinno być, ale ułożyło się naprawdę... Leonowi spadł full. On szuka blefu Leona, ewidentnie. No wiesz, no ale... Ja nie widzę tu pozycji do sprawdzenia. Jedynie tylko blef, ale czy to mógłby być blef? Jest komentarz, że nie sprawdzi. No to głosuj, zobaczymy, kto jeszcze ma jakieś pomysły. Bo on myśli już, myślę, że dobre 5 minut. No dobrze, niech myśli. Wiadomo, to jest wielka decyzja, tak. Słuchaj. Easy fold, ale to Leon. No to właśnie podobno to, co ale jest, przed ale jest nieważne. Call! 740 tysięcy euro w puli. Czyli oczywiście nie przewidzieliśmy jak zwykle. Oddał cały profit. Calutki w tym zdaniu profit. Leon wygrał 390 tysięcy. 700 euro. Jak on znalazł tam miejsce na call? No brawo, no trudno, no. Brawo Leon. Super sytuacja. Kubański ranował przez całą grę, przez 6 godzin. Idealnie wszystko mu się układało. Tu trafił flopa i taka dramaturgia. Jeszcze, tak jak ktoś tu napisał, przeczytaj kto to napisał, bo ja nie widzę daleka, że jak ma blefować, to jak kto? Tak, jak kto ma blefować, jak nie Leon. I później Easy Fold napisał to pan Wąskiego. No właśnie, fan Wąskiego. Masz rację, o, oczywiście, to się że masz rację. Odwaliło, dokładnie. Easy fold, ale to Leon, no właśnie. Ale on naprawdę chce sprawdzić. No i też się przewidziało. Ależ wielka gra była. Tutaj Jamil zbija piątkę. No tutaj na pewno rozdanie, które chyba zapamiętam w życiu. 740 tysięcy euro w puli na koniec. 740 tysięcy euro. Ja nawet straciłem już rachubę i w głowie tak mi zaszumiało, że nie mogę tego policzyć. To na pewno ponad 3 miliony złotych z hakiem takim delikatnym. 3 miliony 400 tysięcy, mniej więcej. Wow, piękna gra. No co, my będziemy się powoli z wami żegnać. U nas na social mediach będzie jeszcze informacja, czy ta gra się przeniosła na boczny stolik. Więc... I tutaj okay. Jamil najbliżej z tego, co się wkupił. Kobański skończył z 22 tysiące profitu. A DD 330 w plecy. Handlu widzisz, 60. Wszystkie to, tylko jeden DD jest przegrany, tak? Patrząc po wyniku, ktoś jeszcze musiał ktoś dołożyć. Ktoś jeszcze był tutaj. To Luigi dał 20, ale dalej za mało. To jest 350 ale, mają. Bo tu 6 osób było tylko pokazane. O, Pablo jest. A Pablo tak... A Pablo jeszcze przegrał. A, bo on to zdanie przegrał przecież teraz 40 z asami. Okej. Okay. No dobrze. Mamy nadzieję, że podobało się wam równie mocno jak nam. Więc... Nie, no co? Nie byłem na to gotowy, że to aż tak ja będzie. Nie byłem. 100-200 i skończyło 6000. Wiedziałem, że będzie dynamika i ona będzie rosła i będzie, gra będzie coraz większa, no ale nie spodziewałem się, że aż tak. Jeszcze grafika, którą mamy, miniaturka, to jest 100-200. Będę musiał prosić naszych grafików, żeby stworzyli specjalną miniaturkę do tej gry, bo to już jest coś, co przekracza moje nawet oczekiwania, a ja jestem przyzwyczajony do stosunkowo... dużej gierki i dużej ilości rozdań, dynamiki stolika, ale to było coś niesamowitego. Tak. No dobra, powolutku będziemy się z wami żegnać. Mamy nadzieję, że wam się też podobało. Prosimy o te subskrypcje, lajki, muszę zobaczyć, a dzwoneczki. Napisał. Na pewno. Oglądajcie. Udostępniajcie, bo naprawdę warto i będzie nam niezmiernie miło, jeżeli będziecie udostępniać, bo przynajmniej będziemy wiedzieli, że ludzie są zainteresowani, ludziom się podoba. To was nic nie kosztuje, lajki was nic nie kosztują, subskrypcje też, a dla nas będzie to mobilizacja do kolejnych transmisji. Więc... Hop 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 h